Tekst manny na 25 grudnia Nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście dawidowym. Ewangelia Łukasza rozdział 2 wersety 10 i 11. Komentarz parauzyjny nie możemy zgodzić się, że jest to właściwy dzień obchodzenia urodzin naszego drogiego zbawiciela, lecz musimy jednoznacznie stwierdzić, że narodzenie to miało miejsce około 1 października, wykłady Pisma Świętego, tom 2, strona 54. Skoro jednak Pan nie wyraził pragnienia, byśmy obchodzili Jego narodziny, nie ma znaczenia w jakim dniu to, tak ważne dla wszystkich wydarzenie jest obchodzone. W tym tak powszechnie świętowanym dniu możemy przyłączyć się do tych wszystkich, których serce pała miłością i oceną dla Boga i Zbawiciela. Zwyczaj wzajemnego obdarowywania się w tym czasie drobnymi upominkami wydaje się być szczególnie stosowny. Bóg jest dawcą wszelkiego dobrego i doskonałego daru. Bóg stale udziela, a my stale od Niego otrzymujemy. Wśród wszystkich Jego darów największą wartość ma dla nas jednak dar Jego Syna, by stał się naszym odkupicielem. Reprint nr 3289. Komentarz epifaniczny. Dobra nowina o wielkiej radości dla wszystkich ludzi zwiastuje liczne błogosławieństwa, odpuszczenie grzechów. Prowadzące do wzbudzenia wszystkich umarłych, dokładne poznanie prawdy, umieszczenie rodzaju ludzkiego w warunkach niesprzyjających grzechowi i błędowi, a sprzyjających prawdzie i sprawiedliwości, wywieranie na wszystkich ludzi korzystnego wpływu ku Chrystusowi, doprowadzenie każdego kolana do zgięcia się i każdych ust do wyznania, że On jest Panem. Zaoferowanie wszystkim Ducha Świętego i przywilejów gościńca świątobliwości. Przymierze potwierdzone przysięgą zapewnia nasieniu, iż takich błogosławieństw udzieli rodzajowi ludzkiemu. Cena okupu, doskonała ludzka istota musiała istnieć, zanim mogła zostać złożona jako podstawa tych wszystkich błogosławieństw. Ten który miał być Panem i Chrystusem, musiał więc narodzić się w ludzkiej naturze. Gdy już to nastąpiło, ogłaszając to jako embrionalne wydarzenie, anioł mógł mówić o błogosławionym wzroście, który miał swoje korzenie w narodzinach dzieciątka w Betlejem, a swój owoc, w restytucji człowieka. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 werset 3. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające cię przeklinać będę, i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. Psalm 22 wersety od 28 do 30. wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi. I kłaniać się będą przed obliczem Twoim wszystkie pokolenia narodów. Albowiem Pańskie jest Królestwo, a On panuje nad narodami. Wszyscy bogaci ziemi będą jeść, i upadać przed Nim, przed oblicznością Jego kłaniać się będą wszyscy wstępujący w proch, i którzy duszy swej żywo zachować nie mogą. Izajasza rozdział dziewiąty werset szósty Albowiem dziecie narodziło się nam, a syn dany jest nam, i będzie panowanie na ramieniu Jego, a nazwią imię Jego. Dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności. Książę pokoju. Rozdział 29 Wersety 18 i 24 I usłyszą dnia onego głusi słowa ksiąg, a z mroku i z ciemności oczy ślepych patrzeć będą. I staną się rozumnymi, błądzący duchem, a szemracze nauczą się umiejętności. Rozdział trzydziesty piąty, wersety piąty, szósty i dziesiąty. Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych tworzone będą. Tedy poskoczy chromy, jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszczy wnikną, a potoki na pustyniach. Odkupieni, mówię. Pańscy nawrócą się, i przyjdą na syon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich, radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Ewangelia Łukasza rozdział drugi, wersety od 30 do 32 i 34 Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi. Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego izraelskiego. I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, matki jego, oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą. Ewangelia Jana rozdział pierwszy, werset dziewiąty, ten ci był tą prawdziwą światłością która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat. Rozdział dwunasty, werset trzydziesty a ja jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Rzymian rozdział czternasty, werset dziewiąty, gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował. Filipensów rozdział drugi wersety od 9 do 11. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał,

Reprint numer 3700. Pytania, czy w tym tygodniu Ewangelia była dla mnie dobrą nowiną? Dlaczego? W jaki sposób? Jak ona wpłynęła na moje postępowanie? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze